oczu lecą łzy. Ze szczęścia ci, ja też chcę to poczuć, być w ramionach twych. Po prostu mieć cię tu przy boku, bo tam i chmurzy się. Skąd? Siemanko, słuchajcie, jeżeli wy, tak jak ja, nie potraficie rozstać się z gitarą, to dzisiaj pokażę wam sposób, jak nie rozstawać się z nią jeszcze bardziej. Oglądajcie. Do mojego pomysłu będę potrzebował płyty meblowej, kawałek listewki, czarny spray, wkrętów, struny do gitary i folię samoprzylepną. Na początku na płycie odrysowuję szablon pudła gitary. Następnie dokładnie go wycinam. Jak widzicie, moja deska jest już gotowa, ale płyta meblowa, której użyliśmy, nie do końca dobrze spisała się w tej roli. Mam bardzo dużo odprysków w miejscach cięć, dlatego w międzyczasie zmieniłem materiał na deskę półkową. Z powodu zmiany materiałów najpierw całość szlifuję tak, aby nie było zadziorów, a następnie robię to, co tygryski lubią najbardziej – bejcuję. Kiedy płyta już wyschnie, z folii samoprzylepnej wycinam wszystkie ozdobniki, po czym przyklejam je w odpowiednich miejscach. Teraz kawałek listewki maluję na czarno i przykręcam ją do deski. Wystarczy już tylko dla lepszego efektu do całości zamocować struny i gotowe. Jak sami widzieliście, za dosłownie kilkanaście złotych stworzyłem gadżet do miejsca, gdzie nawet sam król Popek nie wstydziłby się chodzić piechotą. No oczywiście, jeżeli w kibelku natknie was wena, to możecie stworzyć swój własny hicior. Thank you.